Kim jest Karol Świderski? Nieznane ciekawostki. Po więcej subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i oglądaj do samego końca. Karol Świderski urodził się 23 stycznia 1997 roku w Rawiczu. Ma 184 cm wzrostu. Od grudnia 2019 roku Świder jest w związku małżeńskim z Martyną Świderską. Kariera piłkarska Karola Świderskiego rozpoczęła się w zespole Rawi Rawicz. Bardzo szybko z Rawicza przeniósł się do SMS-u Łódź, a z SMS-u po zaledwie roku trafił do Jagiellonii Białystok. W Ekstraklasie zadebiutował 23 sierpnia 2014 roku w przegranym pojedynku 1-3 ze Śląskiem Wrocław, mając niespełna 18 lat. 3 czerwca 2015 roku w wyjazdowym wygranym meczu Jagiellonii z Pogonią Szczecin strzelił w 80 minucie swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Jak pokazał czas, ekipa z Podlasia dobrze wyszła na tym transferze. Nie tylko ze względu na późniejszy zarobek, ale także ze względu na to, co młody napastnik wniósł do zespołu. A wniósł naprawdę wiele. Barw Jagiellonii Białystok bronił od lipca 2014 roku, gdy przeniósł się z SMS-u Łódź, aż do stycznia 2019 roku, gdy został wykupiony przez PAOK Saloniki za 2,5 miliona euro. Łącznie Karol Świderski zagrał w barwach Jagi w 128 meczach we wszystkich rozgrywkach, w czasie których strzelił 25 bramek i zaliczył 9 asyst. W międzyczasie występował również w młodzieżowych reprezentacjach Polski, od U18 do U21. Wraz z jego transferem do greckiej ekipy przyszły kolejne pochwały i kwestią czasu stało się, zanim któryś z selekcjonerów kadry Polski zdecyduje się go powołać do kadry. W barwach PAOK-u Saloniki w 134 meczach Świder zdobył 35 bramek i zaliczył 14 asyst. W międzyczasie zdobył Mistrzostwo Grecji i dwukrotnie zdobył Puchar Grecji. 26 stycznia 2022 roku ogłoszono jego transfer o wartości 4,5 miliona euro do amerykańskiego klubu Charlotte FC w rozgrywkach MLS na okres do sezonu 2025 z opcją przedłużenia o rok, jednocześnie będąc pierwszym zawodnikiem zaangażowanym o statusie Designated Player. Status ten pozwala na zakontraktowanie gwiazdy w zespole, która zarabia poza przewidziany pułap płacowy. Wracając jednak do kadry, dzięki dobrym występom jeszcze w Grecji, Karol Świderski przyciągnął uwagę Paulo Sousy, który powołał go na swoje pierwsze mecze w roli trenera biało-czerwonych. W seniorskiej kadrze Polski Karol Świderski zadebiutował w drugim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 przeciwko Andorze, zmieniając w 63 minucie Roberta Lewandowskiego. Po wejściu na boisko w 88 minucie Świderski strzelił swoją pierwszą bramkę w kadrze po podaniu Kamila Grosickiego, ustalając w ten sposób wynik spotkania na 3-0. Jak do tej pory Karol Świderski w barwach seniorskiej kadry zaliczył 8 trafień w 17 meczach. Daj znać w komentarzu, o kim chcesz następny filmik.